Dzień dobry, czy wiecie, na czym polega zakład Paskala? Zajrzymy dziś do książki Chrześcijaństwo dla współczesnych Pogan. Myśli Paskala uporządkowane i wyjaśnione Petera Krefta. Otóż zakład to najsłynniejsza idea Paskala, którą historycznie zawsze kojarzono z nim samym. W rzeczywistości jednak nie była to istota jego dociekiwań, ani sprawa najbliższa jego sercu. Zakład stanowił dla Pascala jedynie etap na pewnej drodze, jeden z możliwych środków mogących posłużyć do osiągnięcia celu. A jego celem, sensem i dążeniem był sam Jezus Chrystus. Zakład ma pewnego rodzaju ograniczenia. Można go zastosować jedynie w stosunku do określonej kategorii ludzi. Chodzi o ludzi, którzy albo poszukuj poszukują, ale nie są obojętni, albo dociekliwi, ale niepewni, i próbują, czy to przez wiarę, czy to przez rozum, odpowiedzieć sobie na pytanie o istnienie Boga i autentyczność Pisma Świętego. I teraz bardzo ważna kwestia. Zakład nie jest próbą udowodnienia istnienia Boga, nie jest nowym argumentem na rzecz. Istnienia Boga. Jest, ma on raczej wykazać, że postawienie na Boga, zaufanie w jego istnienie i poświęcenie mu swojego życia jest niesłychanie racjonalne. Operuje on na poziomie praktycznym czy, czy takim zwykłym ludzkim. Nie jest to natomiast argument teoretyczny czy metafizyczny, czy tym bardziej teologiczny. Nie należy go też traktować jako alternatywy dla tradycyjnych argumentów na rzecz istnienia Boga. Te argumenty mają inny cel i inne zastosowanie, i zdaniem Petera Krefta zakład jest teorią skierowaną do niewierzących i osób sceptycznie nastawionych, zarówno do logicznego rozumowania, jak i do objawienia. I teraz sam zakład. Yy, w tak, w największym skrócie yy, możemy mylić się w dwóch przypadkach. Po pierwsze, kiedy postawimy na Boga, a okaże się, że Bóg nie istnieje, oraz jeżeli postawimy na to, że Boga nie ma, a okaże się, że On jednak istnieje, popełniając pierwszy błąd, nic nie tracimy. Popełniając drugi, tracimy wszystko. Możemy więc mieć rację w dwóch przypadkach: stawiając na Boga, jeżeli istnieje, oraz stawiając na jego brak w sytuacji, gdy faktycznie go nie ma. Jeżeli twierdzimy, że Bóg istnieje, i mamy rację, to zyskujemy, naprawdę zyskujemy wszystko. Jeżeli natomiast twierdzimy, że Boga nie ma i okaże się to prawdą, wówczas nie zyskujemy zupełnie nic. Nie ma tutaj bowiem nic, co można byłoby uzyskać. Drugi zakład jest największym głupstwem, jakie można popełnić, pisze Peter Kraft. Podczas gdy pierwszy zakład jest najmądrzejszą rzeczą, jaką można uczynić. Pamiętajmy, że zakład nie dotyczy jakiegokolwiek Boga ale właśnie Boga chrześcijańskiego, który obiecuje zbawienie i grozi potępieniem. Inaczej mówiąc, w zakładzie stawiamy nie tylko na Boga, ale i na Jezusa, człowieka, który twierdził, że jest Bogiem i że nasze zbawienie pochodzi tylko przez wiarę w Niego. Peter Kreft dodaje jeszcze, że Pascal zakłada przy tym, że człowiek posiada wiedzę o Bogu i rozumie Pismo Święte, co było normą w jego czasach, nawet wśród niewierzących podczas gdy nie jest to już normą współcześnie, nawet wśród bieżących. Zapraszamy do lektury chrześcijaństwa dla współczesnych pogan Pitera Krefta. Tam dokładnie zakład Pascala i inne myśli tego autora znajdziecie. O książce i o zakładzie Pascala mówiła Małgorzata Madej. Odwiedźcie nas w księgarni kontragentiles.pl